Jego sprawiedliwości prostuje wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu, mówi Pan zastępów. Jesteś ramieniem Boga. Gdy modlisz się, to Bóg reaguje. Bóg reaguje na Twoją wiarę. Bóg reaguje na Twoje wyznanie. Kiedy będziesz się modlił dzisiaj, módl się jako ramię Boga. Tak mówi Pan, robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii i Sabejczycy, mężczyźni rośli, przejdą do Ciebie i będą Twoi. Pójdą za Tobą w pętach. Będą się Tobie kłaniać i będą się do Ciebie modlić. Czy tylko u Ciebie jest Bóg i nigdzie indziej nie ma żadnych innych Bogów. Ja wierzę w to, że jestem ramieniem Boga. Ja wierzę w to, że kiedy modlę się, dlatego że znalazłem się w Chrystusie, to Bóg nie tylko mnie słyszy, ale reaguje. Wierz w ten sposób właśnie. Właśnie w ten sposób. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ojcze, my jesteśmy Twoim ramieniem. Twoim ramieniem. Wywyższamy Ciebie, Boże. My stoimy, Ojcze, i dziękujemy.
My dziękujemy Tobie za ducha modlitwy. My dziękujemy Tobie za ducha modlitwy. Dziękujemy Tobie za ducha modlitwy. Dziękujemy Tobie za ducha modlitwy. Zębami w dwóch rzędach.
abyś młócił i miastrzył kury, a pogórki pociął na sieczki. Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usyna z pragnienia, ja Pan wysłucham. Ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Ja Pan wysłucham. Ja Bóg Izraela ich nie opuszczę. Makatoro de Zeba de Lare, Szymimilo de la Freida. Szamenela. Jesteś godzien, gdy
Jesteś Bogiem.
jednego ze wstawienników. Niech położy na ciebie ręce. Podejdź. Yes.
Nie jest pracę za mną!
stało w twoim życiu. Teraz przez wiarę się uruchom. Ojcze, modlimy się o ludzi, którzy gdzieś się zatrzymali, gdzieś pobłądzili. Uruchamiamy ich, Duchu Święty. Uruchamiamy ich w imieniu Jezusa. Uruchamiamy ich. Uruchamiamy ich w imieniu Jezusa. Uruchamiamy tych ludzi. Uruchamiamy tych ludzi w imieniu Jezusa. Alleluja. Uruchamiamy ich. Czy czujesz, że w twoim życiu jest jakaś granica? Nie rozumiesz
pozytywnego, ale wiesz, że możesz iść dalej. Jesteś w stanie tego tak naprawdę jeszcze odczytać prawidłowo. Ale wiesz, że coś cię gdzieś blokuje. Nie wiesz, co to dokładnie jest. Powiedz teraz, Duchu Święty, ja chcę przejść tą granicę, bez względu na to, co to jest, jaką cenę za to zapłacę. Ja wiem, Duchu Święty, że jest więcej dla mnie. Jest więcej. Więcej szczęścia. Więcej poznania. Ja modlę się teraz, Ojcze, żeby te niezidentyfikowane granice, te chwili skały, niech ludzie idą dalej, głębiej, niech wzrastają w mądrości i w poznaniu, w bojaźni Bożej.
pravde. A on tajne každý skáru pokryty. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you.
dbać o innych ludzi w zespole. Nawet chcę o nich dbać jako siebie samego. Naucz mnie, Ojcze, tego. Pomóż mi w tego. Pomóż mi stawać chórem dla innych ludzi w zespole. Pomóż mi, Duchu Święty. Naucz mnie tego. Niech się dzieje, co chce. Zostawiam to teraz Pani i zajmę się czymś innym. Powiedz mi, czym mam się zająć. I On mi pokazywał, czym mam się zająć. Czasami jakiegoś człowieka, czasami jego sprawy. I ja się wtedy modliłem. Modliłem się o kogoś. Wierzyłem o kogoś. Zostawiałem. A potem, nie wiedząc kiedy, miałem swój przełom w życiu. To jest duchowa rzeczywistość. I przywrócił Pan Hiobowi wszystko. Gdy Hiob modlił się o przyjaciół swoich. Tak bywa czasem. Nie bój się tego. Nie bój się. Rozpoznaj to. Może tak być. Może tak być teraz u Ciebie. Pani, ja będę stał murem za ludźmi. Murem. Murem. Halleluja. Makatosu koyorolo romane barala la 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 sakadara barala ero hoko toyorolo romano hoko nimele. Wyszamy dzisiaj od Duchu. Rozumiesz? Powierz się komuś. Powierz się.
że Duch Święty ci podpowiada, komu masz się powierzyć. Może jest to takie irracjonalne dla ciebie, bo sobie myślisz, nie temu człowiekowi. Nie, no, bez sensu. Przecież mnie wkurza. Albo nie ufam do końca temu, że jest namaszczenie na nim ku temu. Ale cały czas ten człowiek ci krąży po głowie. Powierz mu się. Proszę cię. Zaryzykuj. To może być duża pomoc dla ciebie. I ucz też tego ludzi, którzy są pod twoim autorytetem. Jeśli jesteś przywódcą. Możesz być zadziwiony tym, co Bóg może zrobić przez kogoś do twojego życia. Wiem,
że z nich mógł być. Rozumiesz? Nie lekceważ drugiego człowieka. Nie lekceważ. Powierzasz. I nie przychodź do mnie. I nie mów, Artur, ja chcę, żebyś ty był moim spowiednikiem, bo ja nie chcę być twoim spowiednikiem. Ja mam oko kartkę ludzkich grzechów. Znać sobie kogoś, żebyś mu się powierzył. Rozumiesz? Zaryzykuj powierzenie się drugiemu człowiekowi. Zrób to. Nie bój się. Hasza, mate, sebe, ne, te, bez, ne, oko, szofo, ne, bez, I na co ty pozwoliłeś, to on zakończy.